No dobrze, przestań już wyć. <laughs> to będzie mnie strasznie denerwować. Poczekajcie, wyłączę go. Cześć, kochani, tu mes i witam Was w filmie, który będzie przeglądem kasa. I prawdopodobnie również przyjrzymy się też meblom i trybowi budowania, ale bardzo pobieżnie. Generalnie film jest wstępem do wyzwania, które będziemy prowadzić wspólnie z Fenellą i. Chciałabym Wam przedstawić dwoje, trójka głównych bohaterów tego wyzwania. No i przy okazji pokazać Wam. Ubrania z nowego pakietu. Oczywiście wyzwanie będzie się skupiało na wilkołakach, ale o szczegółach opowie Wam Fenella w pierwszym odcinku. Zdradzę tylko, że będzie to twist wyzwania, które pojawiło się jakiś czas temu na kanałach Namilami i Tiariel. Konkretnie, nie pamiętam teraz, jak dokładnie ci się to wyzwanie nazywało Walka Kogutów czy coś takiego. E, więc postanowiłyśmy z Fanellą zrobić twista i zrobić podobne wyzwanie, ale z wilczkami w rolach głównych. Także jak się domyślacie, dwa wilki alfa będą walczyć o czerwonego kapturka. Więcej Wam na razie nie zdradzę, ponieważ. Yy... Żeby ustalić konkretne zasady, musimy jeszcze się przyjrzeć temu, co wprowadził nowy pakiet, dlatego te, te zasady jeszcze nie są ostatecznie ustalone. No dobrze, a tymczasem przyjrzyjmy się może właśnie temu, jak będą wyglądać nasi tutaj dwójka z naszych bohaterów. E, trzeciego pana Wilczka jeszcze nie mam, jeszcze go Fenella mi nie wysłała. Może go Wam jeszcze potem tutaj dogram i pokażę. O Boże, musiałam usunąć wszystkie mody i mam teraz tylko dwie kolumny, jak ja to przeżyję! I może zaczniemy tutaj od detali. I skóry, bo widzę, że pojawiły się nowe blizny. Mm, no powiem wam, słuchajcie, wyglądają bardzo zacnie, a nie powiem. Chyba nam brakowało takich rzeczy. A może damy temu naszemu y, bohaterowi jakąś fajną bliznę? Dałabym mu coś, ale może nie takiego o. Ha, taka trochę blizna w stylu Adriana z dziesięcioleci. Ja myślę, że do niego pasuje, dobrze. Zostawimy mu w takim razie te bliznę. I tu widzę, że też coś się nowego pojawiło. A nie, to jest stare. Tu jest jakaś nowa. Tu jest jakaś nowa i tu jest jakaś nowa. Czy ja mu nie dałam yy, starej blizny? Nie, nie, dobrze, dałam mu nową. Włoski. Męskie włoski. Widzę, że trzy nowe fryzurki. Hmm, długo włosy. Krótko z przodu, długo z tyłu. <noise> I wąsy na przedzie. No, powiem wam, ciekawa jest ta fryzura, ale mnie nie powala. W sensie jest ciekawa, ale jest totalnie nie w moim stylu. Powiem wam, chyba on mi się podoba w długich włosach. Nie wiem, czy go tak zostawić, czy jednak wolicie może jego pierwotną fryzurkę. Nie nam no, się podoba w krótkich, zostawiam go w tamtych. Chyba nie ma tutaj żadnych czapek, nie ma, ale są jakieś jakieś tutaj są dodatki. Możemy mu wsadzić w nos kolczyki. I takie. Okej, okay, no powiem Wam, że te naszej to są nawet całkiem zacne. Podobają mi się. Interesujące i widzę, że mogą mieć tutaj różniaste wzory i kolory. Także spoko. Być może to wiecie, oznaczenie, do jakiego on stada należy. Co jak myślicie? Myślę, że o to może chodzić. Czy mi się zdawało, czy miało dojść owłosienie do ciała? Poczekajcie, ja sobie sprawdzę, ale nie widzę nic. Powiedzcie mi, czy ja się mylę. Ubierzmy go może w coś. Zobaczmy, co tu mamy. Mamy tutaj taki sweterek psowaty, pieski i w księżyce, albo z takim tutaj wilczkiem wyjącym do księżyca, albo taki po prostu od. Nawet wam powiem, że mi się podoba. Tutaj takie coś uroczego, naprawdę jest to przeurocze. E, ma, aha, bo w ogóle to nie będzie moja jedyna seria, która będzie wilkołaki tutaj ogrywać, więc będzie jeszcze jedna i z tego co tutaj widzę, to to będzie po prostu idealny strój dla głównego bohatera. <grywka> o, no dobra, to też wygląda całkiem zacnie. Znaczy powiem Wam tak, ja nie zwracam do końca aż tak bardzo uwagi na to, jak jakościowo to jest wykonane, chociaż powiem Wam, że nie jest źle moim zdaniem, wygląda to całkiem przyzwoicie. Bardziej chodzi mi o styl, wiecie, vibe i tak dalej. No to chyba jest też całkiem spoko. Ja bardzo lubię styl granżowy, chociaż. Ktoś dosyć chyba słusznie powiedział, że to jest bardziej menel style niż grunge style. Być może, być może. Nie będę się tutaj kłócić, coś w tym jest, ale to jest całkiem spoko. Bardzo mi się podobają takie, wiecie, działania, właśnie, że tutaj mamy koszulę wsadzaną częściowo w spodnie, i no, powiem Wam, że akurat w przypadku tej koszuli to detale są. Bardzo, bardzo ładnie zrobione. To się prezentuje, moi drodzy, to się prezentuje. Tu jest gorzej, widzę. Te agrafki mogłyby być, wiecie, nie takie płaskie. Pewnie by to ich sporo kosztowało pracy, ale wow, jakby to wyglądało. Pomyślcie tylko. Powiem wam, co też jest całkiem zacne, w sensie, wiecie, takie dziury. Ma to sens, ma to sens, trzyma się to kupy. W sensie, jeszcze się trzyma kupy, jeszcze się nie rozpadło. No i w ogóle świetne rzeczy, jeżeli ktoś chce robić na przykład rozbitków jakiś, albo postapo, o właśnie, straszliwie mi się to do postapo przyda. To będzie genialne, po prostu ubranie do postapo, jak znalazł. To ten, ten pakiet mi się bardzo w postapo przyda. Jeśli chodzi o yy, ten OCC. Yy, OCC, o nie OCC, Boże, o ubranie, no wiecie, o kas. <grym> dobra, yy, to może czekajcie, jak jesteśmy przy bluzkach, to ja sobie wezmę tą, bo ona mi się podoba najbardziej, tylko może w jakimś innym, o takim, o takim odcieniu, dobra i poszukamy jakichś spodni dla niego. No i widzę, że tutaj spodnie też się całkiem zacnie prezentują, coś tu jest ciekawego. Uh -huh, takie załatane. Ewentualnie, jeżeli ktoś chciałby zrobić yy, rodzinę wesleyów, to też po prostu genialne. Uuu, <grym> te spodnie są cudne. Słuchajcie, sama bym w takich chodziła. Ej, ja chcę takie spodnie. Niech mnie ktoś zrobi takie spodnie. Mm. No, a te to już takie, wiecie, bardziej, znaczy, chciałam powiedzieć eleganckie, ale to nie jest dobre słowo. Lepiej utrzymane. Powiedzmy, że to jest bardziej rock niż grunge tudzież metal. Bardzo spoko. No i takie krótkie tutaj, jakby go coś dopadło, jakby go opiranie dopadły, tylko wtedy nóg by nie miał. Ja bym została przy tych, ale jeszcze zobaczymy tutaj w stroje pełne. Widzę, że są tylko dwa i ten... Aha, mam nadzieję, że jest jakiś taki z niepołatanym tym płaszczem. znaczy, ten płaszcz jest świetny, ale ja bym chętnie przyjęła wersję właśnie taką, wiecie, jednak niepoła... niepołataną, ale... No, no, myślę, że moderzy tutaj zadziałają i szybko dostanę to, czego bym chciała, bo sam krój jest mega i jakby te, to po, ta połatana wersja też jest mega, tylko ja bym chciała drugą, nie połataną dodatkowo, rozumiecie. No dobra, to mało sexy, ale luz. <głosý> Mało seksji, ale niech będzie. Zostawię go, słuchajcie, w tym, to do niego pasuje. Nie, dobra, może niech będzie to. Nie jestem jakoś specjalnie zachwycona, ale. W sensie wiecie, bo też chcę go trochę ubrać tak, żeby to pasowało do postaci. I myślę, że może mieć ten strój. Jemu ja tu jeszcze zrobię potem drugi, żeby miał się w co przebrać. E, właściwie powinnam była zachować jego poprzedni. No dobra, ale pewnie jesteście ciekawi, jak ten nasz wilczek wygląda w formie Wilka. Rozdzielimy i spróbujemy go troszeczkę zmodyfikować. Mamy tutaj jakieś gotowe twarze. Mamy uszy, ale widzę, że mogę go modyfikować też normalnie, tak jakbym modyfikowała Sima. No powiem Wam bardzo spoko. Zobaczmy, jak bardzo mogę głowę powiększyć. Bo wiecie o co chodzi? Wszyscy marudzą, że te głowy są za małe w stosunku do tułowia. Ja się z tym zgadzam. Chociaż akurat w jego przypadku to jeszcze, jeszcze nie ma tragedii. Mogło być gorzej. On jest w ogóle przeuroczy. Kępki na brodzie można mu zmieniać. Ojoju, całkiem spoko, całkiem ok. A co jeśli chodzi o futro? Bo tu mu można też dać jakieś kolczyki. W nos na przykład, ale można też w uszy. I to mi się podoba, że można też w uszy. Chociaż one tak średnio te widzę. Jakieś tak nie za bardzo wyglądają. Yy, yy, yy. Czegoś ci brakuje, chłopie, tutaj. Ej, nie, ja chciałam po prostu bliżej, ale chciałam futro mu zmienić. Dobra. Mogę sobie wybrać jakieś gotowe futerko, a mogę też tutaj modyfikować. Mogę go na przykład zrobić tak. Albo zielono-różowego go mogę zrobić o zielono-różowego, proszę bardzo. Kosmiczny, straszny, potworny, okropny, obrzydliwy. <laughs> no, nie wiem, co mam Wam powiedzieć. No, nie mogę powiedzieć, że mi się jakoś dramatycznie nie podoba. Bo to by była nieprawda. Ale żebym zachwycona była, to też, też mi do tego daleko. Tryb malowania. A, czyli mogę go w ogóle jeszcze tak pomalować. Spoko. Tu będziesz miał taki O. Nie, szczerze mówiąc. Jakby wiem, że wielu osobom będzie się to mega podobało i będą z, tego, z tej funkcji mega zadowolone. I, I absolutnie, ja jestem na tak, niech ona będzie i okej, okay, ale ja wiem, że ja będę ją ignorować, tak samo jak ją ignoruję przy zwierzakach, bo po prostu nie mam na to czasu. Ale fajnie, że ona jest. E, no więc przejdźmy do naszej nory. Nora Love, e, nasz czerwony kapturek. Właściwie powinnam ją nazwać Nora Kapturek. Może ją przemianuję, zobaczymy, jak już zaczną kody działać i mody, w sensie te MCC i te inne będą zaktualizowane. Mm, dobra, dla pań mamy trochę więcej i powiem Wam, że ta fryzura dla kobiety jednak jakoś tak bardziej mi się podoba. Jest taka z pazurem, więc spoko. Nie wiem, dla facet wygląda w niej głupio, kobieta wygląda w niej dobrze. Trochę jakby miała bardzo wysokie czoło, ale wiecie. U, a to jest fajne, to mi się też podoba. I to też mi się podoba. I ja teraz będę miała problem, bo ja bym jej chyba dała którąś z tych fryzur. No, 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 powiem Wam. Całkiem spoko, całkiem spoko. Sobie zobaczmy inne kolory, może tej, bo nie sprawdziłam u Pana, bo od razu stwierdziłam, że tak wiecie, średnio, średnio, ale hm, No, ładnie, ładnie. O, to też jest całkiem zacne. No i wiecie co? Hmm, chyba bym ją w tym zostawiła. Może wiecie, nie do, nie do każdego stroju, bo ona normalnie ma takie, wiecie, jakby związane, a może mieć rozpuszczone spoko, może mieć rozpuszczone do tego stroju, podoba mi się. Yy, no to poszukajmy jej teraz jakiejś sukienki albo pluski, albo nie wiem czego. No i mamy to samo, tylko w wersji dla kobiety. I to się też całkiem nieźle prezentuje. Nawet no, chyba mi się na kobiecie to bardziej podoba. Mamy taką sukienkę. Mm, czekajcie, czekajcie. Czy wilkołaki będą zbierać jakieś rośliny? I z tych roślin będą mogły coś robić. Fajne to. Podoba mi się. No i mamy tutaj taką granżową koszulkę. Też się to całkiem nieźle prezentuje. Też mi się podoba. Coś takiego. Też mi się podoba. A czy ja nie sprawdziłam dla facetów butów? Chyba zapomniałam. To zaraz zobaczymy. Ojej, jakie to jest słodkie. Słuchajcie, to jest idealne. To jest idealne dla czerwonego kapturka. Myślę, że coś takiego jej zapodamy. E, no, ale jeszcze tutaj to. O, to też. Te, to też mi się bardziej podoba na kobiecie. To zdecydowanie bardziej mi się podoba na kobiecie, a teraz przejdźmy do góry i dołu. Dobrze, no i mamy tak, mamy w sumie podobne ciuchy dla kobiet jak dla mężczyzn. Widzę, że po prostu są ustawione te same w dwóch wersjach, no i fajnie. To, to akurat pasuje, to mi się podoba. Nie mam absolutnie tutaj żadnych wątów do tego. Mamy też dla kobiet kilka rzeczy tylko dla nich, to znaczy. Nie tylko, bo wszyscy wiemy, że mogą w Simach nosić zarówno Panie, jak i Panowie te same ubrania. I to też jest mega, mega, mega fajne. Bardzo mi się to podoba. No i spodnie też mamy kilka, par więcej. Mamy te same, co dla Panów, ale mamy też jakąś spódnicę nawet więcej niż jedną. Czekajcie, zaraz zmienię tutaj tą górę, bo nie widać tej spódnicy przy tym. O, tak będzie lepiej. I fajnie, fajnie. Okej, okay, podoba mi się. Podoba mi się. Sprawdźmy jeszcze buty, póki jesteśmy w tej spódnicy. Czy coś tu jest dla yy, wilkołaków? Trampeczki. Zacne trampeczki. A inne, nie pogardziłabym, słuchajcie, takimi trampeczkami z księżycami. Bardzo zacne trampeczki, podobają mi się. No i <taki> takie wiecie, buty już po dłuższej eskapadzie. Też fajne. Też fajne. Dam jej trampeczki, słuchajcie. Dam jej trampeczki i przebiorę ją tutaj w tą sukieneczkę, bo ona no, o, to jest po prostu czerwony kapturek. Szkoda, że nie jest czerwona, ale to już pomińmy. O, może być taki. Ale nie, to mi się mega stycznie podoba. Z tymi kwiatuszkami. I jeszcze szybko lukam na męskie buty, bo jak się okazuje, mamy jeszcze tutaj takie coś. Aha. Eee. To chyba dla wilkołaka po przemianie, żeby mu się pazury zmieściły. A, widzicie, byłabym zapomniała. Yy, przecież musiała dojść jakaś nowa aspiracja i być może nawet jakieś nowe cechy. Tylko, a, nie sprawdzę tego tutaj teraz, bo musiałabym włączyć kasa. Ale widzę, że mamy tutaj jakąś aspirację pod tytułem Wilkołak. Tak? Ten sim chce wyzwolić w sobie wewnętrzną bestię i stać się Wilkołakiem. Tylko tyle mnie na temat tej cechy powiecie. I to jest wszystko? To jest jedyna cecha nowa? Nie ma więcej? Serio? Jedna? Dobra nowego Sima sobie stworzę i zaraz. A co te cechy tu jeszcze robią? Aha, dobra, ja mi w innym folderze i nie usunęłam. O! To teraz będzie trudno znaleźć nowe cechy. <śm> hmm, Nic nie widzę. Może nic nie widzę, bo jestem ślepa, a może nic nie widzę, bo nic nie ma. Ale nic nie widzę. Dobra. Przejdźmy do obejrzenia sobie, może jakiegoś naszego domu, który Fenella już mi wysłała. Boże, to wiecie mi się podoba. No i moi kochani, jesteśmy sobie w trybie budowania, a to jest chałupka, którą przygotowała dla nas do naszej rozgrywki Fenella. A ja tej chałupki jeszcze nie widziałam. Znaczy, widziałam screeny, ale nie byłam jeszcze w środku, nie widziałam jak ona wygląda, więc też pozwólcie, że się tutaj rozejrzę. Fenella dzisiaj, dzisiaj tuż po wyjściu tego nowego pakietu, jeszcze uzupełniała budowę, więc są tutaj elementy nowe i są tu elementy stare. I zaraz zobaczymy, czy ja zdołam słuchajcie rozpoznać rzeczy nowe i rzeczy stare. E, ale może po prostu ja sobie tutaj, o sprawdzę, co jest nowego. Czy jest coś nowego w ogóle? Widzę tak, że mamy nowy krzaczek do siusiania. Domyślam się. I fajnie, bo to jest chyba pierwszy, który nie posiada żadnych kwiatków. A to mi się podoba. Fenella, czy ty to wrzuciłaś jakiś y, krzaczek do sikania? Nie. to Może ja go tu zostawię. E, no dobra. Mamy nowe kolumny, widzę. Uuu, świetne. Kochani, jak to mi się do posta poprzyda, i to też. Cudne. Cudne, moi drodzy. Bardzo mi się to podoba. Nie wiem jak wam, ale ja jestem zachwycona. Elementy budowlane, pierwsza klasa, przynajmniej kolumny. <noise> I ten płotek, no patrzcie, no po prostu ten płotek, no ludzie, ludzie, ludzie. Ten płotek jest po prostu genialny, absolutnie genialny. Widzę, że tak do kolumn jeszcze tutaj mamy takie, e, takie coś, jak w sobie postawię dwie kolumny. Wiecie, jak to się robi w Simsach. W ogóle e, e, kiedyś to się robiło prościej, ale oni oczywiście musieli coś poprawić i tak poprawili, że teraz już nie jest prosto. O to, 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 chciałam, to chciałam, dlaczego to mi tak nie działa, jak ja bym chciała, o właśnie tak, nie no ładne, ładne, można teraz robić, słuchajcie, jakieś takie fabryczne rzeczy, mm. Mm, jak mi się to do? A post a poprzyda. No niemożliwe. E, mamy płotki. Mamy taki płotek, jak widzicie tutaj, ale mamy też taki bardziej industrialny płotek, też bardzo, bardzo fajny. I mamy taki płotek, jakbyśmy chcieli zamknąć wilczka w zagrodzie. E, to też nam się przyda. Mamy jakieś nowe schody, takie industrialne. Też bardzo spoko. Takie industrialne zawsze się przydają. Zresztą wiecie, że ja bardzo lubię industrialny klimat. No, mamy też bramkę, jakbyśmy chcieli naszego wilczka wypuścić ewentualnie. Nie wiem dlaczego, nie wiem kto mógłby chcieć wilczka wypuścić, ale spoko. Mamy nowe drzwi i tych nowych drzwi to trochę jest. Bardzo zacne drzwi, moi państwo. Powiem wam. Podobają mi się. No, 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 no. Nie, nie powiem, nie powiem. I łuczki, uch, piękny łuczek, piękny, piękny łuczek, bardzo mi się łuczek podoba, jeszcze okna widzę, okna też widzę, że będą mi się podobać. No, kochani, jak dla mnie, jeśli chodzi o budowę, bo kas jest spoko, kas jest spoko, ale o, tryb budowania to jest pierwsza klasa. To jest tak w moim stylu i to jest tak dobre. Popatrzcie tylko, jakie to jest. Jakie to jest brzydkie i ładne jednocześnie, dzięki temu, że jest brzydkie. Jestem zachwycona. Nie wiem jak wy, ale ja jestem zachwycona. Jezu, i teraz ta podłoga. Piękna, zniszczona, stara podłoga. O, wow! O. O, będę wyła, jak te wilki. Auu! Po prostu absolutnie bardzo mi się na razie podoba. Lecimy dalej. Mam jakieś. Aha, nie, dobra, to już sprawdzałam. A, ale mamy tu jeszcze jakieś takie. takie, O! Szufladka. A to jest niezły patent. Będę miała jakieś szufladki do wykorzystania, to je wykorzystam. Podoba mi się to. Pomysł mi się podoba. Jest mega. No dobra. No i mamy tutaj mebelki. Mebelki mamy, widzę, zacne nie wiem jak Wam to pokazywać teraz, czy tu w domku czy wiecie, czy ten ale dobra, może nie. może nie, może nie w domku bo nie będę tego szukać za bardzo będzie prościej tak piękne łóżko z palet i jakiegoś zamknięcia szafki bardzo pomysłowe, nie powiem bardzo pomysłowe podoba mi się, jest przeurocze jestem strasznie ciekawa znaczy Fenela je chyba wykorzystała, bo gdzieś tam je widziałam przed chwileczką E, tak coś mi się wydaje. E, bardzo mi się podobają te pościele, takie łaciate. Znowu, e, post-apo, kochani, post-apo dla dziecka. Mm, coś mi się zdaje, że te wilkołaki to są, wiecie, takie bardzo samowystarczalne i świetnie sobie radzą z robótkami ręcznymi i z robótkami domowymi. Co to jest? Siedzisko. A to ci dopiero fajne. Fajne siedzisko, to się, wiecie co, bardzo wpisuje w ten tryb eko, chciałam powiedzieć, wiecie, recycling i tak dalej. Wiecie, to jest nie tylko całkiem zacnie wykonane, z dbałością o szczegóły, a to się ceni, ale to jest też mega pomysłowe. Ja jestem na tak, mm, kocham te przetarcia, przetarcia mnie kupują. No i softia o, oh, Menel Vibe, I love it totalilowyt. Dajcie znać, czy Wam też się podoba i kłoda. Hmm, hmm, hmm. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Piszcie, czy też wyjecie... Jezu, no spójrzcie tylko, no książka podtrzymująca tutaj biurko, te detale, ja... Ha, 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 ha. Wyje, 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 wyje do księżyca z radości i po prostu z zachwytu. Ha! Czy Wy to widzicie? O matko! I powiem to po raz, nie wiem który, po prostu moje post-apo zyskuje w tej chwili nowy vibe i A, jestem zachwycona. Tak by the way, nowe posta apo już w czwartek, e, także bądźcie. No i dajcie znać teraz tutaj w komentarzach, co Wy sądzicie, czy zachwycacie się tak jak ja, czy po prostu macie już dosyć mojego wycia e, i po prostu stwierdzacie, że to wcale nie jest fajne, to wcale mi się nie podoba, nic tu nie ma ciekawego, ja się bardzo cieszę, że wreszcie będziemy mieli normalny teleskop. Jestem pewna, że wielu z Was też się cieszy, no i to świetne. O nie. Czy ja dobra, nie wiem. Liczycie? Kto policzy, ile razy to powiedziałam? Moje postapo tutaj po prostu, no ja to widzę. No ja to widzę u Ivy po prostu w domu. No weźcie, no kurde. To jest cudne. To jest cudne po prostu. Nie, no i par. Wo, 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 wo. Czekajcie, a co to robi? Bo to chyba coś robi. To jest... O... Fuu, jakie to robi wrażenie. Zaraz się tam przyjrzę bliżej. A co to jest? To jest jakieś... A, tu się pewnie zamykają, jak wpadają w furie. W środku jest ciemno. Chyba można dostać się tędy do tajnej sieci tuneli. A, do tajnej sieci tuneli. A to? Ze starych dobrych czasów ten autobus był całkiem spoko. Teraz jednak jest jeszcze bardziej wdechowy. <laughs> wdechowy to słowo jest takie... Mm, Bumerskie, <laughs> ale fajne, może słuchajcie, zyska nowe życie. Wystarczy wstawić do niego barek, by zmienił się w świetny bufet. No tak. Mamy nowe, nowe donice. Nie powiem, nie powiem. Przydadzą się, lubię takie rzeczy, lubię takie elementy. Widzę, że Fenella tutaj wstawiła nam już też to ognisko, też takie mega fajne. Wiecie, takie bardziej realistyczne bym powiedziała. Znaczy, bardziej, no wiecie o co chodzi, zbudowane po prostu z jakichś tam elementów. Widziałam też, że tutaj w domku nam się pojawiły te roślinki i trochę tych roślinek widzę, że jest. Tu mamy jakieś takie na ściany, plakaciki. Pewnie tych plakacików jest więcej. Czekajcie plakaciki, obrazki jakieś tutaj na ścianę i jeszcze lustro. Mmm, jakie fajne lustro! O matko, no, absolutnie jestem zachwycona. Jejku! I to! Świetne! Mega! Po prostu o wow! O wow! Tyle mam Wam do powiedzenia. O wow! Au! Au! To tu powiesimy. Tutaj jakaś targ... Co to jest? Co to jest? Co to jest? Stara fabryczna roleta. A! A, ah, ok, wyglądały jak tarka do prania. Du, 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 tutaj jakiś taki element ozdobny, jakieś grzybki rosnące, słodkie, poczekajcie. Położymy je tutaj. Jakie słodkie grzybki. Nowy gnom, nowy wiatrak. Taki, wiecie, też zniszczony wiatraczek, bardzo spoko. No i co? No i tutaj mamy jakieś kolejne elementy ozdobne na podłogę, zniszczenia. Stare dywany. Widzę, że tutaj Fenella też użyła tych starych dywanów. Stary dywany i nowe dywany. Fajnie. Czekajcie, zaraz zobaczymy jeszcze tutaj, jakie mamy wersje tych <laughs> Moje post-apo na tym skorzysta. Liczycie? Świetne. Jest tego dużo, będzie jak urządzać. U, nie lubimy wampirów, nie lubimy wampirów. Tak, będzie coś związanego, słuchajcie, z roślinami i chyba owadami. Tak mi się wydaje, że będą może te wilkołaki mogły coś robić, ciekawego. E, co tu jeszcze? Tu jeszcze ten plakat chciałam zobaczyć. Mmm, bardzo, bardzo fajne. Bardzo fajne, bardzo mi się podobają. Bardzo mi się te detale podobają, bardzo mi się podobają jakieś te tutaj elementy takie y, ozdobne albo i niekoniecznie ozdobne. Tutaj jakaś półeczka. Co jest na tej półeczce? Czemu nie mogę jej powiesić? Chciałam ją zobaczyć. O. Czy to jest kolejny grzybek? Nie. A ciekawe co to? Kołyska, kołyska, kołyska dla malucha, kołyska dla małego wilczka. Jak słodko, jak słodko. Ojejku, i owieczka! <grych> Och, i taka owieczka tutaj dla małego wilczka. Do zabawy, pewnie? To jest pewnie zabawka, tak myślę. Owca w owczej skórze, tak, zabawa dla dzieci. I mały wilczek jeszcze tutaj e, dla małego wilczka. Mały wilczek dla małego wilczka i mała owieczka dla małego wilczka. Dlaczego nie ma czerwonego kapturka? Lampka, jakaś liczna lampka. I druga lampka, mówię wam. Oni, czy oni będą naprawdę mogli? Czy to jest zapowiedź wróżek? Czy ta lampka to jest zapowiedź wróżek? Nie wiem, ale tak mi to wygląda. Tu mam jeszcze taką, ta też mi się niezmiernie podoba. Bardzo fajna lampka. Czy to jest też lampka, czy to jest jakaś też półka? Nie, to też jest lampka, taka do góry. Okej, okay, dobra, 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 nie wiem, yy, bo ja to tak sobie oglądam, a Wam nie za bardzo pokazuję, ale chyba widzicie, nie? Jak ta lampa wygląda. Też obśrumpana, jak to mówi moja mama. Też lubię, lubię to słowo. Co jeszcze mamy? Mamy nową skrzynkę. Mamy nową skrzynkę. Ja nie lubię robić takich przeglądów, wiecie, bo ja chyba nie umiem ich dobrze robić. Dajcie mi znać, czy ja je umiem dobrze robić, czy ja ich nie umiem dobrze robić. E, bo mam wrażenie, że ja zanudzam. Czy to jest kosz na śmieci? Chyba tak. Też bardzo fajny. Lubię te takie kosze na śmieci. E, bardzo fajna półka na książki, jedna i druga. Słuchajcie, to jest wszystko bardzo moje. To jest bardzo moje. Ja te rzeczy wykorzystam. No, głównie w post-apo, kto liczy, ale widzę, że na przykład to świetnie mi się nada do dziesięcioleci, i tu widzę, że jeszcze mamy parę rzeczy ukrytych. Gitara Rockmeister. Saj, saj, zaj, Plakat. Jakaś pamiątka księżycowej. Co? 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 Czekajcie, 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 czekajcie. jako potężni wysłannicy księżyca mamy obowiązek służyć nie tylko naszym wybra... Pobratnicą z futrem i kłami, lecz wszystkim, którzy napawają się delikatną, nocną poświatą. Jesteśmy synami, a nie bestiami. Musimy zapanować nad dwoistością naszej natury i zbudować bardziej otwartą społeczność. Nie, ja myślałam, że, bo wiecie, księżycowa czarodziejka? Sailor Moon? Wróżki? A to? Co to jest? Zegar słoneczny, wyjątkowo dokładny. Mmm. Ten zegar słoneczny zazwyczaj wskazuje właściwą godzinę. Możesz z niego korzystać głównie wtedy, gdy na niebie w odpowiednim punkcie świeci słońce. Dzięki spartaczonej, rzemieślniczej, zmyślnej konstrukcji zawsze dowiesz się z niego, która jest godzina mniej więcej. Nowoczesna technologia wcale nie jest przerekla przereklamowana, a poza tym, kto jeszcze potrzebuje zegara? Z tych książek wiedza tajemna i zegar ścienny bardzo ładny. Nie zobaczymy go z bliska, bo nie wpiszę kodu, ale. Jest zacnie, jest, moi, moi drodzy, jest bardzo, bardzo zacnie. No dobrze, wejdźmy sobie teraz do tego domu i zwiedźmy go powolutku, a ja Wam opowiem, co też takiego się tutaj wydarzyło. W tym oto domu mieszka sobie dwóch młodych chłopaków, przyjaciół od najmłodszych lat, którzy skrywają pewną tajemnicę. Generalnie cała okolica skrywa pewną tajemnicę. Pewnego dnia chłopcy wędrując po lesie znajdują ranną dziewczynę. postanawiają zabrać ją do domu i opatrzeć. Wkrótce jednak okazuje się, że nie są to zwyczajne rany. no i dziewczynę dotknęła klątwa, która dotyka wielu mieszkańców tego miejsca. W związku z czym Chłopcy postanawiają pomóc dziewczynie dostosować się i zapanować nad tym, co teraz toczy się w jej ciele i w jej umyśle, a jednocześnie zaczynają też rywalizować ze sobą o względy owej pięknej dziewczyny. Także tak, moi drodzy, szykuje nam się challenge między mną a Fenellą. Jeden z simów, mój sim, którego jeszcze nie widzieliście, będzie się starał pokonać drugiego sima, którego tutaj właśnie widzicie. No i zobaczymy, której z nas uda się zdobyć względy czerwonego kapturka i której z nas uda się zdobyć więcej punktów. Jeśli nie widzieliście pierwotnej wersji tego challenge'u, to zapraszam Was na kanał na Milami i Tiariel. Koniecznie sobie sprawdźcie. Świetna zabawa. Mam nadzieję, że pomimo, że ten film jest dosyć długi, to choć trochę Was zainteresowałam i wpadniecie na pierwszy odcinek do Fenelli, a potem na kolejny do mnie. A tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa.